No, hola senioras, seniores i y senioritas, witam was serdecznie w kolejnym odcinku o zadaniu 62 ze zbioru zadań. Teraz to zadanie w części 62.2. Zwróćcie uwagę, że będziemy pracować teraz na pliku, który się nazywa liczby2.txt, czyli plik z liczbami dziesiętnymi. Więc znowu tutaj nie problemem będą czy tam liczby ósemkowe, czy inne, tylko to że musimy znaleźć w nim niemalejący podciąg. No i popatrzmy sobie jak to będzie wyglądało. No jestem już tutaj przygotowany, w kąciku przyczajony. No i zacznę od tego, że otworzę te liczby. O, to jeszcze z poprzedniego zadania mi się zostało. Yy, o nie, 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 liczby 1, ja muszę otworzyć liczby 2 dobrze liczby dwa i teraz mamy w tym liczby dwa po prostu kolejne liczby i teraz liczby dziesiętne nie ma żadnego utrudnienia I wyobraźmy sobie że to jest nasz powiedzmy nasze zarobki nasze dochody dochody naszej firmy i musimy znaleźć taki najdłuższy okres kiedy w kolejnych powiedzmy miesiącach dochody naszej firmy ciągle rosły no, powiedzmy, tu mamy pierwszy miesiąc, założyliśmy firmę, zarabiamy tyle. Powiększę, żebyście dobrze widzieli. Następny miesiąc, o, spadły moje dochody. Następny spadły, potem wzrosły, o, super, cieszę się, ale potem znowu spadły, znowu spadły, wzrosły. Znowu spadły, wzrosły. Przepraszam, znowu spadły, jeszcze bardziej spadły, a teraz wzrosły. Tu jest ten plik, jest taki z przykładem, z zadaniami, jest dość dłuny, bo tu są albo pojedyncze takie skoki, albo jeden jest skok na 6 i to jest ten poprawny wynik. Ale powiedzmy, że teraz trochę zepsuję ten plik, dopiszmy tutaj, nie? Tu na przykład zarabialiśmy tyle, tutaj zarabialiśmy tyle, tutaj zarabialiśmy tyle, a potem na przykład mieliśmy to samo w następnym miesiącu, a potem jeszcze tyle. No to, to to jest właśnie niemalejący podciąg. Dlaczego nie mówimy rosnący? No bo rosnący, to tu, miesiąc szósty i siódmy, musiałby wypaść z, z tej akcji. Natomiast jeżeli jest niemalejący, to znaczy, że albo rosnący, albo stały. Więc ważne, żeby nam się nie pogarszało. Czyli musimy znaleźć takie liczby, nie cyfry w tych liczbach. Bo jeden z moich uczniów zaczął myśleć, że to chodzi o cyfry w tych liczbach. Nie, to są moje dochody. I te dochody traktujemy tak, że szukamy, który z dochodów jest taki, że w poprzednim miesiącu było mniej, albo przynajmniej tyle samo. Nie może być tak, że ten dochód się pogorszył. Czyli teraz ja wybieram sobie pierwszy dochód. A, tu się pogorszyło. No to to nie będzie to. Wybieram sobie drugi dochód, pogorszyło się. To nie będzie to. Wybieram sobie to względem następnego, pogorszyło się. Względem następnego, pogorszyło się. Jest lepiej, przepraszam. Jest lepiej, jest lepiej, jest lepiej. Jest lepiej. Eee, tu jest znowu gorzej. Czyli mój podciąg skończy się tu. I ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć yy, rosnących elementów. I co ja muszę w zadaniu powiedzieć? Podaj pierwszy element ciągu, czyli muszę podać 2, 8, 3 i podaj, że jest to tyle, a nie inne, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, tych elementów. I poprawna odpowiedź jest taka, że muszę znaleźć największy z tych podciągów. No to zaczniemy od tego, że znajdę sobie po prostu wszystkie podciągi niemalejące i ich początki żeby wam ułatwić myślenie. Czyli będę znajdywał na przykład ten i nie ma następnego, ten i nie ma następnego, ten i nie ma następnego, ten i jest ten, 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 ten. Potem jest ten i nie ma następnego, ten i ten z następnym, potem jest ten i ten i ten. E, nie, przepraszam, bo tu jest malejący, to tu nie, to tu ten i nie ma następnego, ten z tym i potem i tak dalej, i tak dalej oczywiście ja sobie zepsuję teraz ten plik liczby, dołożę to moje, żeby to było widać, a potem to usunę. Dokąd dopisałem? OK, zapisałem ten plik, mam go zepsuty, nie jest to ten plik wzorcowy z zadań materialnych. No i tak, mamy sobie Pythona, bo zaczniemy od Pythona. A potem przetłumaczymy to na Java i na C++. Mam ścieżkę podobnie jak w poprzednim zadaniu, tylko do liczby 1. Tam było, tu jest do liczby 2. Teraz otwieram ten plik. O, trochę wam powiększę, żebyście dobrze widzieli. File równa się open path. Tego już nie wyjaśniam, to w odcinku 6.1, 6.2.1 objaśniałem a nawet mocnie trzeba właśnie, odruch, dobrze, i teraz for line in file, no i teraz co, odczytujemy tą linię i musimy ją zamienić na liczbę, czyli number równa się int z line, i teraz co, muszę sprawdzić, no właśnie, co ja robiłem? Ja sprawdzałem każdy z, z poprzednim, czy był względem poprzedniego. Czy muszę sprawdzić, czy ta wczytana linia jest względem poprzedniego większa, czy nie. Ale ja nie mam tego poprzedniego. Bo byłoby, jeżeli number jest mniejszy od poprzednik, damy sobie pref, mniejszy od poprzednik, no to tu będzie. Spotkałem, który jest mniejszy, czyli ciąg moich zarobków zaczął spadać. No ale nie wiem, jaki, co to jest ten poprzedni. I jak zaczął spadać. No to będę robił coś. A w przeciwnym wypadku, jeżeli nie zaczął spadać, no to znaczy, że rośnie, albo przynajmniej jest taki sam. No to tutaj. Zliczam. No i teraz tak po kolei. Jeżeli number będzie mniejszy od poprzednika, a nie mam poprzednika, w dodatku muszę zapamiętać początek naszego ciągu, czyli gdzie jest początek? No to najpierw zrobimy sobie, że start to się równa. No i można by przyjąć pierwszą linię z ale żeby nie komplikować tego algorytmu. No to zrobię sobie, że start to jest jakaś liczba. Od której na pewno wszystkie będą mniejsze. Czyli na pewno, jakby, no na przykład milion. Bo tam są sześciocyfrowe, czyli milion jest siedmiocyfrowy. No, jak mi się te zlewa, zera zlewają. No i poprzednik to się równa. na chwilę to wyjaśnię na, na, na zmiennych analizie. Poprzednik równa się start. Ok. Co tu się teraz dzieje? Teraz tu się utworzyła szafeczka start i tam trafił milion. Utworzyła się tutaj szafeczka pref i tam trafił no też milion. Jest tu 6,0, jest. I teraz co muszę zrobić? Muszę, jeżeli ten mój number wczytany z pliku jest mniejszy od prawa. no za pierwszym razem każdy będzie, bo dałem taki specjalnie duży prew, żeby na miejscu każdy był. To teraz co robię? Robię error. Czyli przesuwam się ze startem, start równa się ten number. Tak, bo pamiętacie, jak analizowaliśmy to, no to tu mm -mm, error następny jest ten. No to start jest tu, ten z tym, e, -e. No to start jest tu, ten z tym, e, No to start jest tu, ten z tym, w porządku. Teraz ten z tym, a start jest ciągle tu. Tu jest start. Teraz porównuję ten, a tu jest pref. Teraz porównuję ten z prewem i przesuwam pref, bo się udało. Pref. No. Teraz porównuję ten z tym, jest w porządku, czyli przesuwam pref. Teraz ten z tym jest w porządku, czyli przesuwam pref. Teraz ten z tym jest w porządku, czyli przesuwam pref. pref. A teraz ten z tym i już jest error. I następne sprawdzanie będzie szło stąd. Start i start. Pref będzie wskazywało na to. To mogę wymazać, tak? No i robię następne sprawdzanie. Tu się nie udało, a no to znowu z tym się przenoszę tu. Tu się udało, więc PF przechodzi tu. Tu się już nie udało, no więc znowu będę się przenosił tu z, obo, z obydwoma, ze startem i z tym. Jeżeli za szybko, no to zapauzujcie film, przesuńcie, możecie na YouTubie tam sobie ustawić wolniejsze odtwarzanie przeanalizować to, jak ja tego szukam, nawet nie będąc w Pythonie, nie będąc po prostu człowiekiem. Jak ja tego szukam? Jak działa mój mózg? No i teraz dokładnie to samo tutaj. Czyli jeżeli znalazłem coś, co resetuje moje szukanie, to moje szukanie robimy start w tym miejscu, number, pf równa się start, bo początkowo no ja tu tak to wyrównuję, żeby było równo, bo początkowo startujemy z tym, i, a, I jeszcze długość. Mieliśmy zliczać długość tych ciągów, czyli tu jeszcze musimy jakiś lęk równa się 1 założyć. Tak, czyli tu powstaje szafeczka. No i znowu tutaj muszę resetować. Natomiast co jeżeli nie, znalazłem liczbę, która nie jest mniejsza od poprzednika. Czyli jest dobrze, albo jest równa, albo większa. Nie jest mniejsza, nie spadły mi zarobki. No to co robię? No to muszę zwiększyć długość. Czyli lęg, No ci, co programują w Java, czy w C++ chcieliby tak, ale w Pythonie niestety tak się nie daj, to jest głupie. Trzeba napisać plus, równa się, lęg, co zadziała i w Java, i w C++. I w Pythonie właśnie. Czyli zwiększam długość i mój pref staje się obecnym numberem, czyli przesuwam prew na, żeby następną liczbę z pliku porównywać już nie do tego pierwszego prewa, a porównywać do tego, który urósł. No i to jest jakby wszystko. No nie mam tu szukania maksa i minima, do tego jeszcze wrócimy. Ale mogę sobie teraz za każdym razem, powiedzmy, kiedy jest reset, o, tu, tu jest ta też, że za każdym razem, kiedy jest reset, to tu sobie zrobię takie kontrolne wypisywanie. Print start przecinek tak, jakaś spacja start i len i no i tyle w zasadzie. Tak powinno Powinno wystarczyć. Wykonuj. O. I co my mamy? Mamy to, o czym mówiłem. Najpierw jest ten startowy milion o długości 1, ale już bardzo szybko wpadł w ten podciąg. Ale ten podciąg, ja może to przesunę tu. No i teraz tak. Co się dzieje? Dobra, czyli co się dzieje, moi drodzy? Po kolei analizujmy, bo to jest zadanie, które niektórym osobom sprawia problem. Więc zobaczmy, co się dzieje po kolei. Na początku mamy start równy milion. No czyli trafiło tu do szafeczki milion, trafił milion jako poprzednik, długość jako jeden, No i teraz dla li, każdej linii z pliku weź tą linię, przekonwertuj na intem na number. I jeżeli ten number, czyli ta linia już nie traktowana jako string, tylko jako liczba int, jest mniejszy od poprzednika, a co jest poprzednikiem? No ten fikcyjny milion. No to jest mniejsza, bo jest tam 246 tysięcy. Czyli jest mniejsza, to co zrobię? No wypiszę, więc wypisałem ten milion z długością 1 i to jest tu, tu z boczku macie o, to, to wypisało. I teraz co? Mój start... Staje się tym numerem, czyli start staje się 2, 4, 6, 4, 2, 8, bo odczytał go z tego pliku. Długość, i poprzednik też staje się tu, czyli tu się zmieścił start i preview. E, previous. I previous, previous, jak to się tam wymawia. Previous. Więc tu jest start previous. previous. I teraz długość stała się 1. No więc tutaj trafia. 2, 4, 6. 4, 2, 8. Tutaj trafia to samo. 2, 4, 6, 4, 2, 8. No i długość trafia 1. I taką mam te szafeczki. No i co? Jeszcze raz biorę kolejną linię. Biorę 10, 14, 0, 50. Znowu jest mniejsze od, od tego poprzednika. No więc znowu dzieje się to samo. Wypisuję, że niestety jest długość ciągu 1 jest to. I mój start w linii 10 staje się tym. Mój w linii 11 staje się tym poprzednik. Długość jest 1. No to następny. No tu się dzieje dokładnie to samo. Trafia ten tu, trafia ten tu, długość 1. No to następny. Tu się dzieje to samo, trafia ten tu, trafia ten tu, długość 1. No to biorę następny i tym razem, uwaga już nie. Już nie wchodzę w tą część od 9 do 12, bo czy mój number jest mniejszy od poprzednika? Mój number jest 2939 i nie jest mniejszy od 283, czyli wchodzę tu, w else, czyli zwiększam sobie długość. Znalazłem już ciąg na dwa elementy. A jak zwiększam długość, to teraz ten pref musi się stać tym 2939. Bo następne te 32 tysiące ja nie mogę porównywać do 2,83 ja muszę porównywać do poprzednika, do poprzedniego elementu ciągu. Czyli mój poprzednik staje się tym numberem 29,39. No i następną linię biorę 32 tysiące. No to super, znowu nie jest mniejsza od poprzednika, czyli znowu się nie resetuje, znowu zwiększam długość na 3. A tutaj trafia to. No, to biorę następne. Następne nie jest mniejsze. Jest takie samo, ale nie jest mniejsze, czyli nie resetuje. Zwiększam długość na 4. A tu trafia. No akurat tu się nic nie zmienia, ale trafia ta liczba. Teraz jest ta liczba. O, nie jest mniejsza. Tylko czemu mi tu długość 32 wyszła? Coś tu jest jakiś dziwny, jakiś dziwny błąd. Bo powinna mi się ta liczba wywalić już tutaj. Bo zasada, poszukamy gdzie jest ten błąd. Dwa, to trafia mi teraz tu do poprzednika i następna i zwiększa mi długość z 4 na 5, tak. Teraz biorę tą liczbę. Ona nie jest mniejsza od poprzednika, więc trafia do poprzednika w linii 15, ale wcześniej zmieniam to na 6. I powinno być 6, a mi wyszło tu 32. I dlaczego 32? To jest ciekawostka przyrodnicza. Następny przypadek jest 2,9,2,3,3. 3. Czyli on jest mniejszy od poprzednika, no jest mniejszy, bo jest 29 tysięcy, a nie 9700 coś, znaczy 97 tysięcy. Więc tym razem wchodzę tu, wypisuję to, czyli powinno wypisać 6. Skąd mi się tu bierze 32? No bo teraz wszedłem już w to. Dla 2,9 powinno wypisać mi 2, 8, 3 i 6. Następnie powinno dać na start już to, tutaj to, a tutaj 1. I to nawet by się pasowało, bo tu potem liczy to i jest tylko 1. Czemu tu jest 32? To jest, to jest naprawdę ciekawe. No, spróbujmy sobie poanalizować kroczek po kroczku ten program. Przy okazji się uczymy analizy. Zapisz, dobrze. I teraz tu zatrzymaj, zrobię tu kropeczkę, kliknę i dam debuguj. W maturalnym PyCharmie też jest taka opcja debugowania. No, akurat mój jest taki przyjemny, że tu ma wszystko na wierzchu. I teraz co? Doszło do tego miejsca, a ja sobie z boku podglądam te zmienne. Co tu się dzieje? Czy tak się dzieje, jak ja mówiłem? Czyli zrobię co? Przekrocz linię kodu. Następna. Number. No i number jest 2, 4, 6, 4, 2, 8. Tu jest number. Zgadza się. Przekrocz. Wypisz. No, wypisał na dole tego poprzednika. No, i lecimy. Ja to przejdę już szybko, aż do tego 283, bo dotąd jest dobrze. O, jest. 283. Czy 283 jest mniejsze od poprzednika? Jest. Wypisujemy tego poprzednika. 1726. Teraz robimy sobie tu. 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 No i jest length równy 1. A, tu mam błąd. Już teraz go widzę, jeszcze nie doszedłem do tego momentu. Tu mam przeźle źle zapisane. No właśnie. Tyle się nagadałem, a taki durny błąd. Wybaczcie. Teraz idę tu. I popatrzcie, co się dzieje. Lęd jest równy 1 i length się zrobi 2. No, i to jest spoko. Ale przy następnym przejściu lęk się zrobi 4, dlatego że ta linijka znaczy, zwiększ lęt o siebie samego. Czyli dodaj siebie samego do siebie samego. Czyli z 4 za chwilę będzie 8, z 8 za chwilę będzie 16, z 16 za chwilę będzie 32. I stąd się brało to 32. Ja muszę tu zrobić lęk, równa się lęk plus i tu. No, zatrzymaj. I tutaj jedynkę. Co jest odpowiednikiem zapisu lęk. I to jest tak. I teraz jest dobrze. A tamto co było, to było zapisem skrótem od czegoś takiego. O. Nie? Takie coś mi wyszło poprzednio ze skrótu. A ja chcę plus 1. I teraz będzie dobrze. Tą kropę mogę wywalić. I zobaczcie. Nie chcę się to pamiętać tu. No i mamy super. Mamy teraz podciąg ten, podciąg ten, 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 tu jest ten na 6 elementów. Podciąg ten, ten, ten i tak dalej, i tak dalej. No, ten na 6 elementów to jest taki mój, który zepsułem, więc ja go stąd wywalę. No w ogóle te liczby. O, to zepsułem tu, ale to mu akurat nie przeszkodziło, bo nie było zapisane. Aha, dobra, i to wywalę tak. Nie, za dużo o jedną liczbę. Tak, to dopisałem, to wywalę, żeby było już tak jak jest w zbiorze materialnym. Jest 1000 liczb, jest 1000 liczb, jest. No to co? Zapisz, zatrzymaj, wykonuj. No i mam te wszystkie podciągi, prawda? Dziadostwo mogłoby się trzymać z boku. Mam te wszystkie podciągi, ale my, my mamy znaleźć największy z podciągów. No to wracamy do algorytmu, który znamy. Szukania największego elementu. Czyli zakładam, że pierwszy jest największy. To co było w zadaniu 6.2.1. A jak znajdę jakiś większy element, to ja zapamiętuję ten większy, a zapominam o tym, co był. Czyli mam zapamiętane sobie na początku, że maks... Start, czyli start od tego maksymalnego podciągu to jest po prostu start. Max Length to jest po prostu. I teraz yy, przyzwyczajenie. I teraz kiedy to ma się zmienić? Wtedy, kiedy znajdę dłuższy. A kiedy znajdę dłuższy? no wtedy, kiedy zakończę już w ogóle szukanie podciągu, czyli w tym miejscu, gdzie skończyłem szukanie podciągu, bo już tu się mi wywaliło, no to ten podciąg znaleziony, jeżeli moje lęg jest większe od tego max lękta, no to teraz muszę znowu o, zapamiętać sobie, zanim je zmienię, bo ja muszę zapamiętać ten poprzedni start i poprzednią długość. Tu już zaczynam szukać następnego. Ale tu sobie zapamiętałem, a pokrzywiło mi się to, a w Pythonie to jest ważne, żeby się nie pokrzywiło. O, jest. No i co? Uruchamiamy. Aha, jeszcze trzeba by to, zamiast to tu wypisywać każdy z nich, to już na samym końcu wypiszę max-start i max-lend, e, no uparciu. No i mamy zadanie prawie wykonane. Co mu nie pasuje? A, wcięcia. No tak, bo tu mi spacja wskoczyła. Właśnie, widzicie, w Pythonie wcięcia są mega ważne. W Java by to przeszło bez żadnego problemu, w C plus by przeszło, a tutaj nie, bo wcięcie mu nie pasowało. No i jest taka odpowiedź, ja już wiem, z czas, wcześniej sprawdzałem w zbiorze zadań, że to jest poprawna odpowiedź, że faktycznie jak sobie znajdę to miejsce w pliku 639. Hmm. 639. O, to tu mam raz, dwa. 3, 4, 5, 6, a potem z E znowu zacząłem tracić. I to jest to miejsce, gdzie jest tych 6, i to jest największy, najdłuższy podciąg. I to jest koniec zadania tyle, że mam to trafić do wyników. No czyli dokładnie tak, jak było, nie na ekran, tylko tak, jak było w poprzednim zadaniu czyli pad, to już na przyspieszonych obrotach. No i właśnie, tu nie można podać kilku rzeczy po yy, przecinku, więc muszę dać plusy, ale jak będę chciał teraz dodać do siebie liczbę do tekstu, to Java to potrafi przerobi sobie obydwa na tekst. W Pythonie trzeba jawnie powiedzieć, że to ma być przerobione na tekst i to ma być przerobione na tekst, czyli użyć funkcji, która przerabia na tekst. Yy, no i jeszcze trzeba plus yy, powiedzmy znak nowej linii. Close, zamknąć plik. A, te średniki mam z innych nawyków. I teraz wykonuj. I tu mi w wynikach wskoczyło to o to, co jest tu. No, jeszcze jakbym chciał to mieć tak ładnie, jak sobie miałem w poprzednich zadaniach, to jeszcze tutaj zadamy sobie zadanie 62.2 w nawiasie Python o plus tamto, zatrzymaj, wykonuj, zatrzymaj tu, zmodyfikowany, tak, o, jest to, jest to. No i to jest poprawna odpowiedź. No i moi drodzy, w tym sposobem zrobiliśmy to w Pythonie. Za chwilę to przetłumaczymy na Java, ale zanim przetłumaczymy na Java, to mam dla was taką prośbę, że jeżeli będziecie mieli chwilę czasu, to pójdźcie na stronę edukacja.gwarantowana.pl i zapoznajcie się z moim blogiem. No, na ekranie widzicie to, co było w momencie nagrywania, ale za jakiś czas będą się tu pojawiały kolejne artykuły i nie wszystko, co będzie trafiało na kanał YouTube. Także część postaci pisemnej tutaj możecie przeczytać, zapoznać się i zachęcam, żeby z tego korzystać. A ja w tym czasie robię, udaję się na chwilę odpoczynku, uporządkować pulpit. I będę tłumaczył zadanie na Java i na C++. No już wróciłem, jestem przygotowany, mam tutaj ścieżkę, a jeszcze patrzę, że ścieżkę mam do liczby 1, a tu jest liczby 2. No i już troszeczkę w przyspieszonym trybie, bez takiego zbędnego tłumaczenia, lecimy to samo co było, czyli musimy file, file równa się... Dodałem teraz dwie biblioteki, io-file i util-scanner. Muszę teraz złapać wyjątek, to w poprzednim filmie tłumaczyłem o co chodzi. Łapiemy wyjątek i tutaj puki, tak jak w poprzednim filmie, skaner has, has next int, puki ma następnego inta, za dużo tych nawiasów tutaj nabzdziałem. Póki ma następnego inta, to number równa się scanę next, next int. I teraz oczywiście na początku musimy sobie założyć tak jak było poprzednio, czyli założyć sobie, że int, um, int start równa się milion, tak jak w Pythonie. Nie has next int tylko oczywiście next int tak, ma kulpa. No odczytajemy number i teraz jeżeli number jest mniejszy, czyli dochody nam zaczęły spadać od poprzednika, to co robimy? po pierwsze resetujemy start <stans> Mm -hmm. I zobaczmy, czy to działa. O, jest 6, 3, 9 i 6. 6, 3, 9 i 6. To się zgadza. To jest to, o co nam chodziło, czyli algorytm jest dobrze, tylko jeszcze teraz muszę zamiast tego, bo nie chcę tego na ekranie, tylko chcę to do pliku. Aha, to już może dam, żeby nie było ty, 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 traj, wewnątrz traja. Może być, może być, to nie ma przeszkadza, że jest traj wewnątrz traja. Ale tu zrobimy, zrobimy tu. O, i teraz. OK, wypisanie. O, jest to. No, oczywiście bez tego całego opisu, bo tu sobie lubię ten opis wstawić. No i co? I mamy zadanko. Zadanko gotowe. Spróbujmy, czy na pewno. No to pozostało nam już C, a zanim do C. No, i dajcie też jakiś komentarzyk na dole, bo dzięki temu zasięgi się zwiększają i dzięki temu więcej osób może z filmu korzystać. A ja idę przygotować C. No i wróciłem. Jestem. A tu mi zasłoniło. Mam już przygotowaną ścieżkę wklejoną, żeby mi było prościej. I lecimy po kolei. Muszę odczytać, czyli if stream. No. Oczywiście zainkludować trzeba. Yes, sir. Yes. No i w ten sposób mamy część do wypisywania na ekranie. O, gdzieś się pomyliłem. Number, no tak, nie powiedziałem mu jeszcze, że int number równa się, no int number obojętnie równa się 0, cokolwiek, żeby zainicjował przed wczytaniem tą zmienną. Dalej jeszcze coś mi brakuje tu, średniczka. Mhm. No, zły wynik. Coś tu źle zrobiłem, bo zły wynik. A, bo tu mam liczby 1, a ma być liczby 2. To nie ten plik nie do tego zadania. No jest to, co było w poprzednich zadaniach, czyli się zgadza. No i muszę tylko to zapisać nie do, nie do Cauta, tylko do jakiegoś FV, gdzie. No, i tutaj to magiczne coś, czego nie pamiętam, więc sobie zajrzę do poprzedniego zadania, żeby dopisywał na samym końcu. O, to jest to magiczne coś. A, może całe se to skopiuje z poprzedniego zadanka. Yy, się nauczę w końcu tego na pamięć, ale jak człowiek nie programuje w C na co dzień, to tak to jest. Yy, a jeszcze klaus. O, jest, jest. Mission complete. No i w ten sposób dotarliśmy do końca tego niełatwego zadania. Zadanie 62.3 dla uspokojenia powiem jest dużo łatwiejsze. To jest takie najtrudniejsze z tej wiązki zadań. No i moi drodzy, mam nadzieję, że pomogłem, że mogłem to wyjaśnić i zapraszam do prenumerowania mojego kanału, do komentowania, zapraszam na grupę dyskusyjną na Facebooku i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć i pa!